Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Skiba i zapraszam na cotygodniowy, niedzielny przegląd rynku, czyli program, w którym analizujemy potencjalne okazje na cały nadchodzący tydzień na rynkach finansowych. Standardowo, zanim zaczniemy, to jeszcze formalności. Po pierwsze, pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również o charakterze tych spotkań, Przekazują one jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Po drugie, przypominam, że po więcej komentarzy fundamentalnych, dedykowanych jednemu tematowi, odsyłam na kanał Admiral z Polska. Tam w zakładce komentarze makroekonomiczne pojawiają się regularnie nagrania. W ostatni piątek komentowałem sytuację na japońskim indeksie Nikkei, który jest moim zdaniem niesłusznie w Polsce indeksem pomijanym, na którym dzieje się dużo i będzie dziać się dużo. Gorąco oczywiście odsyłam do, do odsłuchu tego programu i po drugie, przypominam, że czeka nas bardzo intensywny tydzień w Admirals we wtorek będę mieć okazję poprowadzić webinar odnośnie perspektyw i prognoz walutowych na drugą połowę 2023 roku. Podobnie jak w ubiegłym kwartale, zastanowimy się jakie waluty mogą być potencjalnie przewartościowane, a które niedowartościowane, a w środę rozpoczynamy kurs dla osób początkujących odnośnie stref popytu i podaży. Potrwa on 3 dni. Będziemy spotykać się Codziennie od środy do piątku o 18.00. Oczywiście przypominam, że jest to kurs przeznaczony to pierwsze dla osób początkujących, no, a po drugie dla osób, które posiadają rachunek realny w Admirals. Link oczywiście do zapisów, które są jeszcze możliwe, będzie oczywiście w opisie tego filmu. I zanim przejdziemy do wykresów, to jeszcze kilka słów o tym, co za nami i o tym, co wywołało falę paniki na indeksach w czwartek. Oczywiście, Triggerem były dane ze Stanów Zjednoczonych, w tym odczyt ISM dla usług, czyli indeks koniunktury w amerykańskim segmencie usług. I spójrzcie, okazało się, że nastroje wśród menedżerów są lepsze i to wyraźnie niż oczekiwał tego rynek. Wyższy był również wskaźnik cen w usługach. No a to stoi w bardzo mocnej kontrze do analogicznych wyników przemysłu ze Stanów Zjednoczonych. I teraz pytanie. Czy mocne usługi pociągną za sobą w górę przemysł, czy bardzo zły trend w amerykańskim przemyśle zwiastuje również pogorszenie w usługach? To pytanie na inne spotkanie. Krok po kroku, w ramach kolejnych spotkań, w ramach kolejnych przeglądów, będziemy próbować się zbliżyć do właściwej odpowiedzi. Dobrze. Natomiast więcej hałasu w czwartek zrobił na rynku odczyt ADP, czyli dane odnośnie amerykańskiego rynku pracy. Przede wszystkim kluczowy był tutaj wynik zmiany zatrudnienia, który przyniósł ogromne zaskoczenie, zaskoczenie na plus dla kondycji gospodarki i kondycji rynku pracy pracy, ale na minus dla wartości indeksów. Dlaczego? No, z jednej strony stabilny rynek pracy i niskie bezrobocie powodują, że konsumenci nie kwapią się do ograniczenia konsumpcji, a szczególnie tych produktów czy usług, które nie są pierwszej potrzeby. A to oczywiście jest jeden z ważniejszych czynników, dla którego inflacja w wielu, w wielu częściach koszyka nie spada tak szybko, jak powinna, albo Fed ma obawy, że przy zakończeniu cyklu będzie nastąpi jakiś ponowny impuls wzrostowy, jeśli chodzi o, o te ceny. Natomiast pamiętajcie po drugie, że gdy rynek pracy jest napięty, tu nie ma dobrego polskiego odpowiednika, natomiast chodzi o sytuację, w której dostępnych jest, jest duża liczba miejsc pracy, a to widać po odczycie Jolts, a jednocześnie jest niewielkie bezrobocie, no to powoduje to sytuację typowy, powoduje typowy rynek pracownika z wszystkimi tego konsekwencjami, a największą tego konsekwencją jest ogromna presja na wzrost wynagrodzeń, a wyższe wynagrodzenia to oczywiście czynnik napędzający inflację, z którą Fed za wszelką cenę chce walczyć. I po takim zestawie w czwartek w świat poszła informacja, że podwyżka jest. Niemal pewna. Chodzi oczywiście o podwyżkę na zbliżającym się lipcowym posiedzeniu FED. Natomiast dane ADP są jedynie wstępem do finalnych danych Amerykańskiego Urzędu Statystycznego do spraw, oczywiście, rynku pracy, czyli tak zwanych NFP, które w piątek już takiego zaskoczenia nie przyniosły, przynajmniej jeśli chodzi o ten główny odczyt, czyli zmianę liczby miejsc pracy. Wzrost tutaj okazał się nieco niższy niż zakładała prognoza, natomiast dużego odragowania na indeksach nie było, zresztą w ogóle nie było widać entuzjazmu. Dlatego też, że spójrzcie, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, okazał się on być zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Wyższy niż zakładały prognozy, a to jest właśnie dowód na ten tak zwany napięty rynek pracy. Co więcej, tu jeszcze rzut oka na stopę bezrobocia. Spójrzcie, ona cały czas utrzymuje się. Na bardzo niskim poziomie i spójrzmy na dwa wykresy, które wchodzą w głąb tego raportu. Spójrzcie, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych względem osób zdolnych do pracy w Stanach Zjednoczonych, to mamy popandemiczny rekord i najwyższy wynik od 2001 roku: 81% osób zdolnych do pracy w Stanach Zjednoczonych pracuje. I drugi ciekawy wykres, to jest też bardzo, bardzo ważny, żeby, żeby odczarować pewne rzeczy. Pamiętacie, na przełomie roku pojawiały się takie czerwone nagłówki, że Google i inne firmy zwalniają po kilkadziesiąt tysięcy osób, i to miało zwiastować załamanie rynku pracy. I spójrzcie. Wpływ tego wzrostu liczby zwolnień, który obserwowaliśmy na przełomie roku, wydaje się zanikać. Spójrzcie na czarną linię to jest odsetek bezrobotnych z powodu trwałego zwolnienia. Widać, że ta liczba spada i to pokazuje, że te osoby, które straciły pracę, powoli ją znajdują. I to jest oczywiście bardzo dobry znak dla rynku pracy. I zobaczymy jak skomentują jutro te dane. Przedstawiciele Fed z San Francisco, Cleveland i Atlanty, którzy jutro zabiorą głos, zobaczymy, jak odniosą się do tych mocnych oczekiwań rynku o rychłej podwyżce, właśnie w kontekście tych najnowszych danych. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że w tym tygodniu rozpoczyna się sezon wyników, a moim zdaniem, dużo właśnie o rynku pracy będzie można z tego czasu, czy z tego okresu wyciągnąć, dlatego że. Jeśli wyniki ponownie będą lepsze od oczekiwań, to co ma skłonić te firmy do zwalniania pracowników? Rozumiem, że gdyby zysk okazał się dużo niższy, to wtedy będzie to sygnał, że firmy mogą zacząć jakieś cięcia kosztów, być może właśnie oberwie się, mówiąc tak kolokwialnie, pracownikom i firmy będą kontynuować te zwolnienia, które miały miejsce na początku, na przełomie roku. Dobrze i zanim przejdziemy do wykresów, to jeszcze w ramach krótkiej zajawki spójrzcie na wykres z rynku ropy, który pokazuje skrajnie negatywny sentyment wśród zarządzających na rynku ropy. Spójrzcie tak, a w przeszłości tak negatywny sentyment często sprzyjał wzrostom na cen na rynku ropy. To oczywiście nie jest reguła i to nie jest czynnik wywołujący cen, wzrost cen, tylko to tworzy pewny dobry klimat pod wzrosty ponieważ jeśli przy tak negatywnym stosunku pojawią się wiadomości czy też dane z rynku ropy które będą powodować odbicie to ta ogromna liczba shortów, która prawdopodobnie wynika, która składa się na właśnie ta, na taką sytuację, na, na właśnie pozycjonowaniu, będzie oczywiście powodować, że wraz ze wzrostem będą zamykane te shorty, a więc to powinno wyzwolić większą zmienność przy wzrostach. No i być może tak zwany short squeeze będzie mieć również na ropie. To oczywiście w ramach zajawki, ponieważ jutro do godziny 15 pojawi się materiał odnośnie właśnie perspektywy cen ropy, gdzie tych sygnałów wzrostowych wymienię wiele, wiele więcej. Oczywiście też w kontekście możliwych spadków, gdzie no spojrzymy holistycznie na, na rynek. Zapraszam jutro na kanał Admirals. Mam nadzieję, że no na pewno do 15 film się pojawi. Dobrze, a my przejdźmy do rynków. Dobrze, platforma powinna być dla was widoczna. Zacznijmy od Nasdaqa. Kurs cały czas oscyluje w pobliżu zaznaczonej strefy. Oporu to oczywiście jest strefa, która stanowiła lokalny szczyt w 2022 roku, zarówno pod koniec marca, jak i na początku lutego. Przypominam, jest to z perspektywy price action bardzo ważna strefa, która została wybita z mocnym impetem i później dwukrotnie retestowana. No i aktualnie dotarliśmy właśnie do tej strefy. Tutaj kurs zatrzymał się mniej więcej w połowie czerwca. No i po krótkiej korekcie spadkowej i odbiciu ponownie mamy reakcję spadkową. Z jednej strony spójrzcie, wskaźniki już od kilku dobrych kilkunastu dni wskazują na możliwą korektę. Mamy mocny sygnał spadkowy na MACD wygenerowany jeszcze 21 czerwca. Mamy cały czas utrzymujący się sentyment prospadkowy ze strony RSI. No, i wreszcie, czy wreszcie, po prostu w tym momencie również na czystym wykresie pojawiają się właśnie sygnały spadkowe w postaci podwójnego szczytu. Oczywiście to jest jeszcze tworząca się formacja o faktycznie podwójnym szczycie. Będziemy mogli mówić, kiedy kurs indeksu wybije lokalny tutaj dołek, zaznaczmy go sobie. I wtedy przy trwałym wybiciu tych ostatnich dołków możemy odmierzyć potencjalny zasięg, który wynosiłby nawet 600, pipsu, 600 przepraszam, punktów w dół po, po wybiciu, czyli, do po, czyli możliwy jest nawet spadek w pobliże, w pobliżu tej. Tej świecy, przypominam, że jest to, jest to świeca, która bardzo mocno rozpędziła hossę na, na zdaku i to oczywiście było związane z publikacją danych NVD, więc zobaczymy czy obawy o, o dalsze podwyżki. PET, nie spowodują, że cały, cała, cały ten impuls związany z sztuczną inteligencją nie zostanie przez rynek wymazany. To oczywiście o tym się przekonamy, natomiast technicznie przypominam, że o formacji podwójnego szczytu będziemy mogli mówić, kiedy dojdzie tutaj do wybicia tej, tej linii wsparcia, ale to nie zmienia faktu, że te spadki, że te spadki już teraz wyglądają na prawdopodobne, na to składają się właśnie odczyty wskaźników, no i przede wszystkim reakcja spadkowa na ważny poziom oporu. Oczywiście, w przypadku trwałego wybicia ponad tę strefę oporu, scenariusz zmienia się ponownie na wzrostowy. Idźmy dalej, spójrzmy sobie na indeks niemiecki. Ponieważ tutaj te spadki wyglądają na dużo bardziej prawdopodobne, a to z tego względu, że no tutaj tego sentymentu wzrostowego co prawda nie brakowało, bo mieliśmy cały czas utrzymanie kursu powyżej tej ważnej strefy wsparcia. Spójrzcie, po wybiciu na, na początku kwietnia cały czas ta strefa utrzymywała utrzymywała sentyment prowzrostowy, tylko z drugiej strony też tego paliwa do wzrostów dużo nie było, bo spójrzcie kolejne wejścia na kolejne szczyty no, były mało przekonywujące, bo zaraz po osiągnięciu nowych rekordów mieliśmy natychmiastowe zgaszenie entuzjazmu wzrostowego przez Mocne impulsy spadkowe. No i spójrzcie, utworzyła się tutaj formacja głowy z remenami, czyli formacja odwracająca trend. No i doszło do mocnego wybicia z dużym momentem. Momentem, momentum oczywiście, przepraszam i mamy wybicie zarówno tej linii szyi, jak i też strefy wsparcia, co prawda w piątek mieliśmy odreagowanie, ale należy to traktować jak na razie jako potencjalny retest, ale nie, nie jakąś próbę powrotu do wzrostu. No i dopóki ta świeca wybijająca jest w grze, czyli dopóki kurs indeksu znajduje się poniżej jej poziomu otwarcia, tak też obowiązuje sentyment spadkowy i tu zaznaczyłem też potencjalny cel wynikający oczywiście z budowy formacji głowy z remenami, więc w ramach, jeśli ruch miałby się odbywać w ramach tej formacji dalej, no to 15 tysięcy punktów dla Daxa jest jak najbardziej możliwe. Spójrzmy na jak co tydzień na wybraną spółkę. Tym razem jest to podobnie jak w ubiegłym tygodniu Walt Disney, ponieważ spójrzcie, oczywiście to jest, ten, to jest scenariusz na potencjalne odbicie, ale też chciałbym zaznaczyć, że to, że spodziewam się korekty bardziej prawdopodobnej na nas u to nie oznacza, że przekreślam ten długoterminowy scenariusz, w którym trwa, jesteśmy już w koście. To pamiętajcie o tym, że, nie, że, że wcale te, ta możliwa korekta teraz nie zagraża, nie zagraża długoterminowym wzrostom na indeksie. No a spójrzcie na tę spółkę, swoją drogą w kolejny wtorek pojawi się, czy organizujemy webinar odnośnie spółek amerykańskich i tam również o Disneyu już szerzej też fundamentalnie będzie, natomiast na razie typowo technicznie, spójrzcie tutaj cały czas, mimo tego odbicia na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych, Walt Disney jest cały czas na Poziomach zbliżonych po tej pandemicznej wyprzedaży, więc też potencjał do odbicia jest, jest całkiem z perspektywy technicznej duży. Szczególnie, że spójrzcie, mamy tutaj układ, który wskazuje na strukturę akumulacji. No i spójrzcie, tak skupiając się na ostatnich dniach, tu cały czas mamy potencjalną formację podwójnego dna z mocnym sygnałem wzrostowym na tym drugim dnie. Więc dopóki utrzymana jest ta strefa to tutaj scenariusz na dużo odbicie jest jak najbardziej możliwy. Z tym że pamiętajmy na rynkach akcyjnych yy, prawdopodobne jest teraz na, na rynku na, na indeksach możliwa jest korekta technicznie więc to również może spowodować że będziemy mieć tu jeszcze jakieś mocniejsze pociągnięcie jeśli chodzi o również tę spółkę. Dobrze, idźmy dalej, spójrzmy na już na surowce, wspomniana ropa, jak to wygląda technicznie, cały czas mamy ruch w ramach konsolidacji, ale w ramach tej konsolidacji można wysnuć ciekawe obserwacje, ponieważ zobaczcie, mimo że trwa konsolidacja, to mieliśmy sekwencję niższych, niższych lokalnych szczytów, które które, które były efektem tych właśnie kolejnych impulsów wzrostowych. No i spójrzcie, wydawało się, że tak będzie dalej, ponieważ tutaj 3 lipca pojawiła się na tej linii trendu, pojawiła się silna świeca spadkowa w postaci tego Pimbara, no ale kolejne dni, i to mimo negatywnego sentymentu na rynku akcyjnym, przyniosło, przyniosły kolejne dni wzrosty. I właśnie ta, to dobre, mocne zachowanie rynku ropy względem innych rynków, abstrahując już od danych odnośnie zapasów, no to też daje mi pewne przypuszczenie, że być może jest to... Ma, ma to mocne podstawy i ten wzrost będzie kontynuowany, oczywiście z perspektywy technicznej, żeby ten wzrost, żeby móc się dołączyć do ruchu wzrostowego, no to potrzeba trwałego wybicia tych tutaj lokalnych szczytów, i jeśli takie wybicie się pojawi, a później tutaj pojawi się jakaś forma retestu z sygnałem wzrostowym, to tutaj będzie być może dobre miejsce do zajęcia pozycji długich z celem do kolejnej strefy oporu w pobliżu ceny 83 dolary za baryłkę ropy WTI. Jeśli chodzi o pozostałe surowce i spójrzmy sobie na metale, to mamy tutaj... Mieszane nastroje, ponieważ jeśli chodzi o platynę, którą analizujemy i śledzimy od wielu, wielu tygodni, ponieważ był to jeden z najbardziej technicznych ostatnio instrumentów, no to po tych bardzo mocnych spadkach dotarliśmy do ważnej strefy wsparcia. Spójrzcie, była to strefa, która, w której rozpoczynały się mocne impulsy wzrostowe, tutaj również. No, i jak na razie mamy wyhamowanie spadków, mieliśmy wybicie tych ostatnich dołków, ale natychmiastowo cena wróciła, ale nie utworzyła się tu jeszcze żadna formacja świecowa. Ale zobaczcie, mamy sygnał ze strony MACD i również sygnał ze strony RSI, co pokazuje, że ten trend spadkowy traci, traci swoją, swoją moc. No i wcześniej pojawił się również sygnał, który wskazywaliśmy w tygodniu na codziennych przeglądach rynku w postaci, w postaci właśnie sygnału, do odwrócenia, sygnału odwrócenia tego trendu spadkowego w postaci dywergencji, czyli przypominam cena platyny zanotowała nowe dołki, a w tym samym czasie MACD miało te do... zanotowało wyższy dołek. No i faktycznie spójrzcie, od tego momentu mamy, mamy wyraźne wyhamowanie spadków no i nawet powiedziałbym, że Wyraźne, wyraźne sygnały wzrostowe na interwale h4. Natomiast na razie na perspekty na z perspektywy D1 widać oznaki do odbicia, ale nie ma jeszcze sygnału ze strony świec. A to by się przydało. Szczególnie, że spójrzcie, jeśli chodzi o. Mm, o srebro, to tutaj sytuacja ma się nieco inaczej, ponieważ tu moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy. Z jednej strony mieliśmy, zobaczcie, wybicie tych ostatnich dołków, natomiast ta korekta wzrostowa się i retest się nieco przedłużał. I wydawało mi się już w środę, że będzie to uznane jako fałszywe wybicie, i wracamy do jakiejś konsolidacji albo być może nawet do wzrostów. No, ale w czwartek mieliśmy silną formację spadkową w postaci tego objęcia. I to cały czas nie jakoś mocno daleko od tej strefy. A wiadomo, że strefy są zawsze mocno intuicyjnie wyznaczone, chociaż staram się trzymać pewne standardy, jeśli chodzi o ich wyznaczanie. O tym właśnie będzie w trakcie kursu, i też postaram się w trakcie któregoś z programów więcej o tym powiedzieć, jak ja wyznaczam rozmiar tych stref. Natomiast wracając do srebra, wydaje mi się, że teraz. Gdy pojawił się taki sygnał spadkowy, to dopóki jest on w grze, dopóki cena porusza się w ramach jego zasięgu tej świecy i tej formacji, to też możliwy jest raczej scenariusz spadkowy. Czyli, tak podsumowując, o ewentualnych wzrostach możemy dopiero mówić, gdy zostanie wybita ta formacja, ta świeca, a w drugą stronę Wybicie w dół oznacza moim zdaniem dużą szansę na kolejny impuls spadkowy i zakończenie tej korekty w górę. Spójrzmy na Palac. Dlatego, że tutaj też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ no, z racji na strukturę tego rynku trzeba patrzeć na niego z mocnym, z mocnym zoomem. Ponieważ zobaczcie, Mieliśmy tendencję spadkową, tutaj lokalny podwójny szczyt, kolejny impuls spadkowy, no i ostatnio wyglądało to bardzo technicznie, ponieważ po wybiciu pojawiały się od razu retesty, na których można było zajmować pozycję krótką. Z tym, że spójrzcie, te kolejne impulsy spadkowe były coraz mniejsze, i ostatni skończył się taką świecą typu pin bar z długim dolnym cieniem. I spójrzcie kolejne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem świec na interwale dziennym. No to jedna wielka konsolidacja, właśnie jedna mała konsolidacja, bo zasięg tych świec, czy zakres tych świec. Cały czas znajduje się w ramach nie tylko całej tej świecy z 28 czerwca, ale w, zasadzie, ale w zasadzie można by było to ograniczyć do samego cienia. To oczywiście powoduje przypuszczenie, że wkrótce czeka nas przyspieszenie, jeśli chodzi o o zmienność na palladzie i pytanie czy to jest moment już do odbicia. No wskaźniki jeszcze na to nie wskazują, a z perspektywy wyższych interwałów na interwale tygodniowym nie ma żadnego sygnału wzrostowego, a takie ważna, taka ważna strefa wsparcia jest dopiero przed nami, ponieważ ona znajduje się prawie 100 dolarów poniżej aktualnej ceny, bo jest to poziom 100 no górne ograniczeń to będzie około 140 dolarów. Więc sytuacja mocno niejednoznaczna, ale zbliżamy się cały czas do stref, które po prostu oznaczają, obiektyw, które oznaczają tanią platynę, przepraszam, tani palat. Bardzo Państwa przepraszam, jeśli pomieszałem, po prostu późna już godzina i tych instrumentów też jest dużo. Natomiast moim zdaniem, dużo bardziej klarowna jest sytuacja na miedzi, na której, zanim przejdziemy do analizy świec i wskaźników, w tym tygodniu być może będziemy mieć większą zmienność na tym rynku, a to dlatego, że też dużo danych z Chin w tym tygodniu się pojawi. A to oczywiście bardzo ważne w kontekście notowań cen miedzi. I jeśli chodzi o cenę miedzi, to spójrzcie, wskazałem w ubiegłym tygodniu na ten sygnał wzrostowy w postaci objęcia. No i faktycznie, jak na razie on utrzymuje wzrosty w grze, ponieważ mieliśmy reakcję wzrostową, trzy świece korekcyjne, ale o wydźwięku, który nie neguje tych dalszych wzrostów. No i w piątek zakończyło się tutaj mocnym sygnałem wzrostowym w postaci objęcia. I z racji, że mamy utrzymaną sekwencję wyższych dołków. To też, być może, to też wskazuje na to, że moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy. Oczywiście dopóki w grze jest ten setup, ten, ten sygnał w postaci objęcia hossy, wybicie poniżej tej strefy będzie oznaczać ponownie na, bo inaczej na pewno porzucenie aktualnego scenariusza prowzrostowego. Dobrze, idźmy dalej. Spójrzmy na parę, która pojawiła się. Parę, przechodząc już do walut, spójrzmy na parę, która pojawiła się w tym tygodniu w codziennych przeglądach, ale w programach niedzielnych, które wiem, że obserwują ludzie, którzy nie mają w tygodniu czasu na, na, na właśnie analizę. Nigdy się chyba nie pojawiła w niedzielę, więc też spójrzmy na tę parę nieco szerzej, ponieważ zobaczcie, tu również mamy formację zbliżoną do, do układu głowy z ramionami, czyli formację odwracającą trend wzrostowy. Mieliśmy szczyt lokalny, cofnięcie, wybicie nowych szczytów, natychmiastową reakcję spadkową i podejście do kolejnej próby wyznaczenia kolejnych szczytów, która jak na razie widać, że kończy się, kończy się na niczym, ponieważ zobaczcie, każda próba zbliżenia się do poprzednich poziomów Kończy się sygnałem spadkowym. No, i tym razem mamy właśnie kolejny, już trzeci sygnał spadkowy w postaci, zobaczcie, mocnego objęcia Bessy, które wskazuje, moim zdaniem, na jak najbardziej prawdopodobny ruch w dół do kolejnej strefy wsparcia. Jeśli chodzi o polskiego złotego, spójrzmy sobie na razie z perspektywy H4. Tutaj mieliśmy po wybiciu korektę, po wybiciu w dół mieliśmy korektę wzrostową, która przypomina, która wygląda, która, która no spełnia warunki flagi, mamy mocny sygnał spadkowy, no i przyspieszenie spadków, jak na razie wybicie z tej formacji, więc z perspektywy interwału H4 jak najbardziej możliwy jest spadek do kolejnej strefy. Wsparcia, którą wyznaczyłem na podstawie interwału D1. Tu zobaczcie, ta reakcja spadkowa jest również bardzo mocno widoczna po wybiciu retest w postaci tego pimbara i bardzo mocna reakcja spadkowa w piątek. No i zobaczmy, jak na razie z perspektywy Price Action możliwy jest spadek poniżej poziomu 4 zł za 1 dolara i przypominam, są to poziomy sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Dobrze, idźmy do kolejnych par. Spójrzmy na parę dolar amerykański do jena i zobaczcie, ponieważ tutaj naprawdę trzeba z mikroskopem się przyjrzeć i tę strefę powinienem nieco rozszerzyć. To jest też mój mały błąd. Ponieważ faktycznie ten tutaj, ta świeca spadkowa faktycznie zbliżyła się do minimów z tego, z tego tutaj okresu, więc można powiedzieć o jakiejś o jakiejś reakcji na ten właśnie poziom, a przypominam, jest to poziom, w którym bank Japonii. Jeszcze gdy usterów był poprzedni prezes, zdecydował się na rewizję polityki kontroli krzywej dochodowości, zmieniając dopuszczalne pasmo wahań do 50 punktów bazowych, jeśli chodzi oczywiście o rentowności dziesięcioletnich japońskich obligacji. To oczywiście wywołało mocne umocnienie jena. No i spójrzcie, te poziomy okazały się być ważne dla rynku, ponieważ mamy mocne przyspieszenie i umocnienie jena. Na wykresie tygodniowym widać to jeszcze wyraźniej: mamy mocny sygnał spadkowy, i przy takim scenariuszu, przy takim układzie, wydaje mi się, że spadki do kolejnej strefy w pobliżu 137-138 jenów za dolara są jak najbardziej możliwe. A jeszcze ważna rzecz: na wykresie d1 również pojawiły się sygnały ze strony wskaźników sygnały oczywiście spadkowe. Kolejna para z jenem, zobaczcie, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie względem dolara, ale również na szerokim rynku jen się umacnia. Na funcie do jena, którą tę parę zresztą śledziliśmy od kilku dobrych tygodni, po tym mocnym impulsie wzrostowym, te kolejne kolejne wejścia na coraz wyższe poziomy odbywały się przy coraz mniejszej zmienno przy coraz niższej zmienności, to widać właśnie po tej formacji klina, z którego nastąpiło wybicie na początku takie, które można było uznać za fałszywe, no ale w piątek już JEN potwierdził swoją siłę i przy, aktualnym, przy aktualnych wskazaniach MACD i RSI. Wyraźnie spadkowych. Przy wybiciu z klina jak najbardziej prawdopodobny jest dalszy spadek. Pierwszym takim celem ruchu korekty powinna być strefa wsparcia w pobliżu poziomu 180 jenów za funta. Oczywiście po negacji tego wybicia też porzucamy scenariusz spadkowy. O tym warto pamiętać, bo cały czas mówimy o o scenariuszu, który jest w kontrze do bardzo mocnego trendu. No ale nawet mocny trend potrzebuje czasem korekty, a są ku temu techniczne przesłanki. Dobrze i na koniec spójrzmy na inne pary z funtem. Zaczniemy sobie od funta do dolara australijskiego. Tutaj co prawda pojawił się sygnał spadkowy w postaci tego pimbara w piątek, ale jednocześnie kilka dni wcześniej został zanegowany scenariusz, który, na który wskazywałem wam wcześniej, czyli scenariusz spadkowy wynikający z potencjalnej dywergencji. Ponieważ zobaczcie, mieliśmy sekwencję coraz wyższych szczytów na tej parze. A MACD kończy, miało, notowało coraz niższe te szczyty. Oczywiście pamiętajcie, że mnie w analizie dywergencji interes, interesuje, interesuje jedynie relacja między dwoma kolejnymi szczytami, a w tym przypadku. Wskazywałem Wam, że tutaj jeszcze sygnału spadkowego nie było, a więc też ta, zobaczcie, po tym odbiciu całkowicie został zanegowany scenariusz wynikający z dywergencji, więc też ten scenariusz spadkowy, który ostatnio analizowaliśmy, Niech to będzie taki znak, że on został porzucony. To wcale nie oznacza, że spadki nie są możliwe. Jak najbardziej widzę ku temu przesłanki, ale już nie wynikające z tego scenariusza, o którym mówiliśmy w trakcie ostatniego spotkania. Natomiast spójrzmy jeszcze na funta względem dolara nowozelandzkiego. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o właśnie dolara nowozelandzkiego, będziemy mieć decyzję Banku Rezerwy Nowej Zelandii właśnie w, w tak to będzie środa, w, no, w, w zasadzie to będzie noc z wtorku, z wtorku na, na środę. Pamiętajcie, że ostatnio... Działania Banku Australii i Nowej Zelandii się nieco rozjechały, jeśli chodzi o, o kierunek działań. To jest o tyle ważne, że wiele osób traktuje dolara nowozelandzkiego i dolara australijskiego jako niemalże walutę 1 do jednego i szukają analogii między poszczególnymi innymi parami walutowymi. Zwracam uwagę, że zachowanie tych par może być zgoła odmienne. I to być może będzie widoczne na funcie do, do dolara nowozelandzkiego, ponieważ tu również wskazywaliśmy na sentyment spadkowy, i zobaczcie, tutaj nie doszło do wybicia nowych szczytów, i tym samym ten scenariusz spadkowy jest cały czas utrzymany, i to mimo tego odbicia, które miało miejsce w ubiegłym, w ubiegłym tygodniu. I zakończymy spojrzeniem na parę dolar kanadyjski do franka. Jeśli chodzi właśnie o dolara kanadyjskiego, również będziemy mieć w tym tygodniu, w, jeśli dobrze pamiętam, w środę również decyzja odnośnie wysokości stóp. Pamiętajmy, że bank Kanady ostatnio zaskoczył podnosząc stopy procentowe wcześniej wysyłając sygnały, że jest to koniec cyklu. No i zobaczmy jak to wygląda względem franka, ponieważ po wielu wielu dniach konsolidacji w ramach zobaczcie tego inside bara. Bartek przyniósł wybicie tej strefy wsparcia, no i też tej krótkiej konsolidacji, która no, zobaczcie, to, to był cały czas to było cały czas oscylowanie w pobliżu ważnej strefy oporu. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że jest to ważny ważny poziom. No i zobaczcie, w czwartek doszło do mocnego wybicia z bardzo mocnym momentum. więc też, też price action i też zresztą wskazania wskaźników wskazują, że jak najbardziej masło maślane, ale wybaczcie, już późna pora tak czy inaczej, jak najbardziej w tym momencie obowiązuje scenariusz spadkowy, przynajmniej do tej strefy wsparcia w pobliżu 0,66. Tutaj może pojawić się jakiś sygnał wzrostowy, bo jednak w długim terminie mieliśmy tutaj przynajmniej chwilową zmianę trendu z bardzo mocnym widocznym momentum. Więc wydaje mi się, że również. Trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o potencjalne spadki na tej parze, i tutaj być może dojdzie do ponownego wygenerowania sygnału wzrostowego. Będziemy to oczywiście śledzić. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Słyszymy się we wtorek o 9.15 na kolejnym przeglądzie rynków.